Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Wielu z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy nieoczekiwanie znaleźli się na wózku. Z tym problemem codziennie mierzą się podopieczni. Z tym problemem codziennie mierzą się podopieczni Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Zapraszają Karolina Kurlit i Katarzyna Kogut. FAR powstała z inicjatywy Wózkowiczów dla Wózkowiczów prawie 32 lata temu. Działają oni na terenie całej Polski we wszystkich 16 województwach. Organizują różnego rodzaju obozy, treningi i szkolenia, które mają pomóc dzieciom w osiągnięciu pełnej samodzielności, a rodzicom w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości. Naszym gościem będzie Karolina Ochał, która jest wieloletnim pracownikiem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w regionie małopolskim. Zgodziła się opowiedzieć nam, jak naprawdę wygląda praca z ludźmi poruszającymi się na wózku i z czym się ona wiąże. Nasza rozmówczyni opowie, jak trafiła do fundacji, a także nakreśli, jak ważnym i potrzebnym elementem w życiu każdego człowieka może okazać się sport. Karolino, jak to się stało, że trafiłaś do Fundacji Aktywnej Rehabilitacji? Czy od zawsze chciałaś, aby twoja praca łączyła się równocześnie z pomocą innym ludziom? Ja trafiłam do fundacji przez przypadek, bo akurat moja koleżanka bardzo dobra zwalniała się z pracy, zmieniała pracę i szukała kogoś na swoje miejsce, a ja byłam na etapie poszukiwania nowej pracy. Nie miałam pojęcia w ogóle, z czym to się je, z czym to się wiąże, praca z osobami poruszającymi się na wózkach. Ale byłam na takim etapie, że chciałam znaleźć jakieś nowe wyzwania i podjąć się czegoś zupełnie nowego, coś zmienić w swoim życiu, więc stwierdziłam, czemu nie. Bardzo się cieszyłam z powodu tego, że będę tam pracować, dlatego że nigdy nie chciałam pracować w korporacji, nigdy nie chciałam pracować w biurze przy papierach, przy dokumentach, z czymś nudnym i robić taką pracę odtwórczą. I zawsze sobie marzyłam i tak ideologicznie, tak idealnie, że będę pracować gdzieś w miejscu, które będzie związane z jakąś większą ideą, z czymś wartościowym, że będę się z tego cieszyć, będę mieć z tego satysfakcję i będę coś dobrego robić. No i takie miejsce się trafiło i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że pracuję w fundacji. Jakich ludzi ma pod opieką wasza fundacja? W jaki sposób im pomaga? Nasza fundacja ma pod opieką zarówno dzieci, które poruszają się na wózkach. Ja pracuję właśnie w takim projekcie. To są dzieci od 4 do 16 roku życia, które chorują na przepuklinę oponowo-rdzeniową lub na mózgowe porażenie dziecięce. Na stronie fundacji możemy przeczytać, że trening sportowy to środek do uzyskania większej sprawności, samodzielności i niezależności. Jakie więc sporty najchętniej uprawiają wasi podopieczni? Nasi podopieczni najczęściej uprawiają takie sporty jak koszykówka na wózkach, rugby na wózkach, dużo osób pływa. My też na naszych obozach aktywnej rehabilitacji i na takich formach właśnie wyjazdowych, na które zabieramy naszych podopiecznych, prowadzimy zajęcia z basenu. Uczymy ludzi pływać, uczymy też dzieci pływać od małego, no i też właśnie dorosłych, którzy trafili na wózek, mają uraz rdzenia, mają paraliż na przykład nóg i chcą się nauczyć pływać od nowa, bo basen jest bardzo dobrą rehabilitacją po takich urazach. Oprócz tego trenują również łucznictwo na przykład, tenis stołowy, tenis ziemny, tak naprawdę każdą dyscyplinę sportu. Najbardziej popularne jakby u nas w fundacji to jest koszykówka na wózkach, rugby, łucznictwo, ale teraz pojawił się też boks, paraboks tak zwany i osoby na wózkach są przypięte specjalnie na takich stelażach i się boksują. W zależności od urazu i sprawności, tak jak w normalnym boksie jest powiedzmy waga piórkowa i waga ciężka, jakoś tak to jest podzielone, to u wózkowiczów jest podobnie. No i szermierka też na wózkach jest bardzo popularna. Mamy też bardzo dobrą kadrę paraolimpijczyków, którzy trenują szermierkę na wózkach i to też właśnie wygląda tak, że jest taka platforma, do której przyczepiony jest wózek, żeby on się nie ruszał. No i reszta wygląda tak samo.
samo, też mają taki sam strój do szermierki i ten hełm czy kask, czy jak to się nazywa, i też się fechtują. Pracować z osobami niepełnosprawnymi, czy czasami emocje biorą nad tobą górę? To jest ciekawe pytanie. Generalnie to wygląda tak, że na pewno trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości i empatii. To są dwie rzeczy, które są konieczne, a nawet więcej empatii chyba niż cierpliwości. Bo to też zależy, z kim się pracuje. Praca z osobami, które na przykład dopiero co trafiły na wózek, wymaga bardzo, bardzo dużej emocjonalności, takiego podejścia ciepłego, empatycznego, zrozumienia przede wszystkim. Trzeba otoczyć taką osobę opieką bardzo dużą, żeby czuła wsparcie, ale z drugiej strony my w fundacji jakby skupiamy się też na tym, żeby nie rozczulać się nad takimi osobami zbyt mocno, bo my nie stosujemy metody głaskania po głowie, mówiąc potocznie, tylko staramy się mobilizować i motywować do działania. To znaczy dajemy wsparcie i jakby przestrzeń do tego, żeby ktoś czuł się swobodnie, ale chcemy też, żeby ta osoba była zmotywowana do tego, żeby coś zmienić i żeby jeszcze bardziej się usprawniać, więc otaczamy opieką, ale jednocześnie cały czas gdzieś motywujemy i popychamy do przodu, że dasz radę, nie załamuj się, nie mów, że sobie nie poradzisz, tylko wsiadasz, robisz, pokonujesz przeszkody, uczysz się przesiadać, uczysz się cały czas nowych rzeczy, bo tylko to da ci możliwość do tego, żeby samodzielnie się poruszać i żeby samodzielnie funkcjonować. To jest praca z żywym człowiekiem, który ma swoje emocje, swoje bardzo trudne doświadczenia, bardzo ciężkie doświadczenia. Musicie go zrozumieć, musicie zmotywować go do tego, żeby on w ogóle chciał cokolwiek zmienić w swoim życiu i się usprawnił. I jeszcze musicie przy tym wszystkim zachować jakiś zdrowy rozsądek i nie dać się ponieść emocjom typu na przykład złość czy wzruszenie, tak? Bo ktoś przychodzi do was, kto ma bardzo trudną sytuację, ale nie możecie się nad nim właśnie rozczulić. Nie możecie za nim płakać, ojej, jaki ty jesteś biedny i nieszczęśliwy i o Boże, jak ty sobie teraz poradzisz, jak ja cię współczuję. To w ogóle nie może iść w tą stronę. Co cenisz tak naprawdę swoją pracę? Co daje ci największą motywację i radość? Swoją pracę cenię głównie za to, że pracuję z ludźmi. Praca z ludźmi bywa trudna i jest trudna w każdej branży, czy to jest praca w sklepie, czy na poczcie, czy w banku. Ale praca z ludźmi daje niesamowitą radość i satysfakcję, jak widzisz, że ktoś coś osiągnął. Widzisz, że ktoś zmienił swoje życie i to nie jest zmiana, która się pojawia od razu. Tego nie widać po jednym, dwóch czy trzech spotkaniach. To widać dopiero po jakimś czasie. Jak ktoś na przykład jest u nas w fundacji, tak jak dzieci nasze. Są na przykład, trafiają do fundacji mając, nie wiem, 5-6 lat, i nie widzimy proces cały, który odbywa się przez szereg lat. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich codziennie muszą mierzyć się z barierami, zarówno architektonicznymi, jak i społecznymi. Dowodem na to, że polskie miasta nie są w dostatecznym stopniu przystosowane do potrzeb takich osób, mogą świadczyć informacje, które słyszymy na przykład o wypadkach związanych z utrudnieniami w poruszaniu się po ulicach czy środkach komunikacji. Dla wielu osób każdy dzień jest nie lada wyzwaniem, przed którym muszą stanąć, aby móc normalnie funkcjonować oraz włączać się aktywnie w nut normalnego życia. Bardzo często zdarza się, że owe bariery stanowią przyczynę braku aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym. Korzystanie przez nich z przysługujących im praw, a nawet braku jakichkolwiek wyjść, między innymi na spotkania ze znajomymi. Często zniechęcone ciągłymi utrudnieniami wycofują się z życia, większość swojego czasu spędzając w domu. Napotykanie na co dzień na przeszkody w postaci utrudnień, między innymi architektonicznych, dezorganizują oraz hamują osobom niepełnosprawnym dojście do samodzielności czy rozpoczęcie satysfakcjonującego życia. Kolejnymi barierami są bariery społeczne, z czym nierozerwalnie wiąże się stosunek ludzi do siebie. Wolontariat. Warto zauważyć, że czasem ci ludzie po prostu potrzebują pomocy, podobnie jak człowiek w pełni sprawny. Staruszem tak naprawdę może zostać każdy, kto ukończył 16 rok życia.
bo takie są jakby odgórne prawne wymogi, że wolontariat można zacząć od 16 roku życia. Natomiast jakie powinna mieć cechy taka osoba? Na pewno cierpliwość i empatia, o których mówiłam wcześniej. No i też otwartość na nowe wyzwania, bo to na pewno nie jest działalność czy praca dla każdego. Ktoś, kto nie będzie chciał poznawać nowych ludzi, ma typowo takie bardzo introwertyczne, na przykład introwertyczny charakter, może się czuć źle po prostu w naszym towarzystwie, bo my jesteśmy głośni, dużo działamy, cały czas coś się dzieje, jest mnóstwo nowych osób, cały czas jest jakiś chaos. Często krzyczymy, bo jesteśmy na hali, a nas jest 40 osób i tak dalej, więc na przykład na pewno takie osoby będą się po prostu niekomfortowo czuły. Aczkolwiek mamy bardzo wielu wolontariuszy, którzy są cisi, spokojni, bardzo tacy wrażliwi, empatyczni i tacy lekko jakby zamknięci w sobie, ale bardzo dobrze pracują w pracy jeden na jeden z dzieciakiem czy z innym podopiecznym, bardzo dobrze się sprawdzają w takiej roli, więc jakby my też absolutnie nigdy nie przekreślamy niczyjej kandydatury, chyba że ktoś po pierwszym razie stwierdzi sam, że jakby to nie jest dla niego, nie? Więc to są te cechy, które są najbardziej jakby pożądane, ale każdy znajdzie coś dla siebie tak naprawdę, jeśli ktoś ma chęć pomagania i chce tą pomoc nieść osobom niepełnosprawnym czy na jakimkolwiek innym polu, to taka osoba z chęcią pomagania odnajdzie się w każdej fundacji, bo tak naprawdę, tak jak mówię, i osoby aktywne, i super kreatywne, takie energetyczne są pożądane akurat w naszej fundacji, no ale też osoby, które są właśnie takie emocjonalne i bardziej skryte, zamknięte w sobie, bo one mają bardzo dobre relacje w pracy jeden na jeden z danym podopiecznym. Czy uważasz, że działalność fundacji skutecznie wypełnia wózkowiczom lukę między szpitalem a domem? To jest takie bardzo popularne hasło, które wiąże, znaczy jakby kojarzy się z naszą fundacją, bo byliśmy pierwszą fundacją w Polsce, która tę lukę wypełniła, bo normalnie ktoś trafiał na wózek i później nie miał jakby żadnej perspektywy pomocy. Więc myślę, że bardzo dobrze wypełniamy tę lukę, bo jakby trafiamy bardzo często do takich osób od razu. Jakby Fundacja Aktywnej Rehabilitacji jest znana może nie w Polsce, tak jak Fundacja Polsatu, Fundacja TVN-u czy Fundacja Anny Dybnej, bo to są takie typowo medialne, komercyjne fundacje, o których wszyscy słyszymy w telewizji, ale my jesteśmy bardziej znani w tym świecie osób niepełnosprawnych, czy wśród fizjoterapeutów, czy rehabilitantów, bo wszyscy wiedzą, że jak ktoś trafia na wózek, no to najczęściej jak już w miarę dojdzie do siebie, że będzie mógł się sam poruszać na wózku, to od razu trafia do faru. I ostatnie pytanie, czy to, co robisz, sprawia ci satysfakcję? Tak, sprawia mi ogromną satysfakcję. Nie wyobrażam sobie już innej pracy. Byłabym bardzo, bardzo nieszczęśliwa, gdybym musiała teraz trafić do korporacji na przykład, bo nie jestem tego typu osobą. I ciężko by mi się było przestawić i nawet ciężko byłoby mi się przestawić do pracy w innej fundacji czy w innej organizacji, bo są fundacje, które robią podobne rzeczy do naszych, ale to już jest inny klimat, inni ludzie i coś innego, więc ciężko by mi było, ale na pewno daje mi ogromną radość, satysfakcję i chciałabym już zawsze pracować w tej fundacji. No chyba że cokolwiek innego się zmieni w moim życiu, że będę musiała tą pracę zmienić, no to będę musiała, ale chciałabym na pewno pozostać w tej branży organizacji pozarządowych i gdzieś na tym polu działać, bo to bardzo mocno wciąga, powiem szczerze, jak ktoś raz trafi do jakiejkolwiek fundacji, no to taka praca uzależnia.